Nastał weekend cudów, czyli magiczny czas. 13. edycja pabianickiej szlachetnej paczki zawitała do Pabianic. Tak, 13. i mam nadzieję, że nie ostatnia. W tym roku prężnie działamy. Dzisiaj mamy bardzo dużo jednostek Straży Pożarnej, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo to jest dla nas ogromna pomoc po prostu przy ładowaniu, przy rozpakowywaniu. No i mamy maskotkę, tak? Dzieci są bardzo zadowolone. Także robimy co możemy, aby ten czas i ten weekend był naprawdę weekendem cudów. Powiedzmy, ile rodzin udało się włączyć do bazy, a ile mieliście na początku, bo ta liczba wiadomo, że się zmieniła, prawda? Tak, odwiedzonych wszystkich z powiatu pabiańskiego 54 rodziny, z czego włączonych do programu 28, jeszcze do wczoraj właściwie było 27, bo jedna czekała na darczyńcę, ale dziś jest już komplet 28 rodzin, które otrzymają pomoc w ten weekend w ramach szlachetnej paczki. Zapytam, może użyję takiego nieładnego słowa, skąd taki odsiew? Szlachetna paczka ma swoje tak jakby standardy, swoje widełki. Nie? To nie są tylko kryteria finansowe, są to też przede wszystkim chęć tej rodziny do zmiany. Szlachetna paczka to jest idea mądrej pomocy, czyli my tak jakby przysłowiowo mówiąc dajemy tej rodzinie wędkę, aby mogła złowić sobie rybę, a nie dajemy jej rybę, bo ryba jest jednorazowa, chwilowa i doraźna. A ta wędka faktycznie ma coś pomóc i ma coś dać, nakierować tą rodzinę na to, żeby ona mogła znaleźć w sobie ten potencjał, żeby mogła sama próbować i sama działać, aby poprawić swoją sytuację. Można powiedzieć, że to nie jest taka jednorazowa, materialna pomoc. To wiąże się jeszcze z takim długotrwałym, nie wiem, etapem, fazą. Tak, ta pomoc dzisiaj, dajemy im paczkę, pokazujemy im przez pracę z nimi potencjał, jaki mają w sobie i dzięki temu ta rodzina może w siebie uwierzyć, może zobaczyć, że jest ktoś, kto na nich, kto daje im taką motywację do działania i oni znajdują w sobie ten taki wewnętrzny potencjał, dosłownie to, co już powiedziałam, wewnętrzny potencjał, który mogą później wykorzystać, realizować do zmiany swojej sytuacji już sami. To teraz powiedzmy o tych rodzinach. Jakie to są osoby, jakie to są rodziny? W tym roku mamy dużo rodzin wielodzietnych. Rodziny wielodzietne z naszego powiatu, głównie z Pabianic. Są to rodziny, które mieszkają w starych kamienicach. No, warunki faktycznie są dosyć trudne, ale starają się. Na przykład ja w tym roku mam rodzinę, która mieszka w 6 osób na 40 metrach kwadratowych. Rodzice sami dobudowali sobie po prostu kawałek tak jakby ścianki działowej, żeby oddzielić pokoje dzieciom. A potrzeby tych rodzin? Głównie są to sprzęty RTV, AGD, łóżka, lodówki, ale przeważa też żywność, chemia. W tym roku nie ma opału, co jest właściwie zaskakujące, ale tak, nie ma takich potrzeb większych jak wasze. Pamiętam, jak mówiłaś podczas nagrywania zapowiedzi tej akcji, takie rzeczy potrzebne do remontów też się nagminnie pojawiają. Tak, tak. Są to między innymi okna, farby, panele. Mamy rodzinę, która teoretycznie musi wykończyć mieszkanie od miasta, czyli ma wszystkie rzeczy, które są niezbędne do remontów, łącznie z płytami karton gips. Jak sobie wolontariusze, w tym roku jest też ich 13, jak 13 edycja, poradzili sobie w czasie tych rozmów z rodzinami? 13, ale dwa dni przed końcem zgłoszeń zgłosił nam się jeszcze jeden nowy wolontariusz, Patryk. Także aktualizacja, 14 wolontariuszy i faktycznie no, dają radę, robią co mogą. Myślę, że w tym roku działam bardzo prężnie, zresztą jak co roku każdy wkłada w ten weekend całe serce i całego siebie, żeby każda z tych rodzin dostała jak najwięcej i była jak najbardziej zaopiekowana. Darczyńcy w tym roku też, że tak powiem, przechodzą samych siebie. Dzieją się dosłownie cuda. Czyli w ostatnio właśnie o tej rodzinie, której mówię, do której szukaliśmy darczyńcy już na ostatnią chwilę. Zgłosił się pan, który wspomógł nas finansowo. Wczoraj jeszcze tworzyliśmy dla nich paczkę. Ja byłam z koleżanką, z wolontariuszką, robiliśmy zakupy. Dziewczyny pakowały w nocy kartony, oklejały papierem, także dzieją się cuda. A co to była za rodzina? Jest to samotna matka z dzieckiem, która mieszka też w starej kamienicy. Tam potrzeby nie były duże, ale rodzina była zgłoszona dosyć późno i też stąd myślę po prostu to, że ona tyle czekała w systemie.
słowo o darczyńcach. Kim oni są? Darczyńcy w tym roku to są w dużej mierze firmy. Mamy też w tym roku darczyńców, którzy są partnerami strategicznymi paczki. Nie mogę niestety powiedzieć, kto to, ale dziękujemy im z całego serca. Fart chciał, że to też mój darczyńca. Bardzo dobrze nam się z nimi współpracowało. Firmy, ale również osoby prywatne. Osoby prywatne, znajomi, szkoły. I to też są całkiem fajne paczki, bo ci ludzie współpracują ze Szlachetną Paczką w Pabianicach, ale i też z innymi rejonami już od dłuższego czasu. Także to jest o tyle ułatwienie dla nas jako wolontariuszy, że nie musimy ich nakierowywać, tylko oni już sami wiedzą, jak tą paczkę stworzyć, co powinno zawierać ta paczka. Także ten kontakt z nimi jest przyjemnością. Zapytam, czy w gronie darczyńców jest może osoba albo firma, która jest od samego początku z wami? Tak, jest. No nie wiem, czy mogę wymienić. Tak, mamy takiego darczyńcę, który jest dosyć duży i dosyć mocno nam pomaga. Jest to Aflofarm w Pabianicach. Tak, to jest tak. I również z osób prywatnych. Wymienię tutaj z imienia i nazwiska, bo pani jest przecudowną kobietą, pani Beata Lewicka, która co roku mówi, że to już ostatnia paczka i co roku przyjeżdża i przywozi nam paczkę na magazyn, także to jest naprawdę coś cudownego i coś wspaniałego. Wczoraj z nią rozmawiałam, bo była wczoraj przywieźć paczkę i mówi, że co roku przed otwarciem bazy rodzin bardzo się stresuje, żeby miała na pewno jakąś rodzinę do wyboru, także to jest też emocje dla nas, emocje dla darczyńców, emocje dla wolontariuszy, bardzo pozytywne przeżycia. Jak już wspomniałaś o tych emocjach, to jakie emocje Wam towarzyszą podczas przekazywania tych paczek, darów, prezentów? Przede wszystkim radość. Radość, jeśli widzimy, że rodzina i małe dzieci w szczególności cieszą się, bo dostały coś, na co rodzice nie mogą sobie pozwolić, a darczyńca kupił to, dzieci otwierają paczki, piszczą z radości, skaczą, cieszą się. Dzisiaj byliśmy u dziewczynki, która od razu wyciągnęła buty, zaczęła je przymierzać, założyła, dostała domek dla lalek. Nie chciała go oddać po prostu, no jej domek dla lalek. To jest cudowne po prostu. Co ci ludzie mówią na widok takiej ilości paczek? Pytają najczęściej, pytają się, czy aby na pewno te wszystkie paczki są dla nich. Tak. Czasem po prostu się nie mieszczą w pokojach, bo te mieszkania, tak jak już wspomniałam, są dosyć małe, ale jakoś sobie radzimy. W tym roku darczyńcy nie mogą uczestniczyć podczas przekazywania paczek, prawda? Niestety nie. Jest pewien wyjątek, mianowicie jeśli na przykład w paczce są gabaryty, które są dostarczane osobiście przez darczyńcę, darczyńca wypisuje dokument przekazania i rodzina musi podpisać, że wyraża chęć na to, żeby darczyńca osobiście przywiózł te paczki i wtedy jest ten kontakt możliwy, ale to jest tylko jedyna sytuacja. A będzie taka sytuacja u nas w Pabieńcach? Będą dwie, tak, bo po prostu tam są, to jest właśnie tak jak wspomniałam, do tego mieszkania do remontu, tam darczyńca osobiście przywozi wszystkie gabaryty, bo to jest z kilku sklepów pozbierane, także przywozi, dostarcza do rodziny i wtedy rodzina widzi się z darczyńcą. Do jakich rodzin dotarłaś? Byłam w kilku rodzinach na rozmowach, natomiast finalnie opiekuję się trzema w tym momencie. To teraz powiedzmy, co to za rodziny, jakie mają potrzeby. Mhm. Więc jest jeden pan, których potrzeby były bardzo duże, łącznie z jakimś opałem, poprzez pościel, kuchenkę, bardzo, bardzo wiele rzeczy było mu potrzebnych, żeby móc spokojnie funkcjonować i przetrwać zimę. Natomiast pozostałe dwie rodziny to są rodziny z dziećmi. Jedna jest dziewczyna z malutką dziewczynką, która potrzebowała takie rzeczy dla dziecka przede wszystkim. Z przemocowego związku, z którego się wydostała i została praktycznie sama. I w tym momencie potrzebne jest jej wsparcie, żeby mogła stanąć na nogi. Natomiast trzecia rodzina to jest babcia, która opiekuje się wnuczkami. I tutaj też przede wszystkim takie rzeczy potrzebne dla dzieci. Jak przebiegały te rozmowy? Czy one były łatwe, trudne dla obu stron?
To zależy. Niektóre były dosyć trudne, ponieważ ludzie generalnie czuli się zawstydzeni, troszeczkę skrępowani tym, że proszą o jakąś pomoc. Także tutaj musieliśmy troszkę się wykazać taką podejściem specjalnym, żeby gdzieś tam zachęcić do rozmowy i do w ogóle podzielenia się z tym, co jest im potrzebne, więc to była największa trudność taka. Paczki już dotarły do tych trzech rodzin, czy dopiero dotrą? Dopiero do jednej już dotarłam, dwie jeszcze przed nami. To jeszcze zapytamy o rodzinę, do której już paczki dotarły. Jakie towarzyszyły Wam emocje? No było super. Ja byłam właśnie pierwszy raz w takiej sytuacji. Pan się bardzo cieszył i myślę, widać było radość na jego twarzy. Także było to super satysfakcjonujące i mam nadzieję, że te rzeczy, które dostał, będą mu naprawdę służyć i przyniosą mu radość i taki spokój właśnie w ten najbardziej trudny okres zimowy. Była radość, ale czy wzruszenie zarówno u tego pana, jak i u ciebie? Na pewno trochę tak. Zresztą tutaj już pan jeszcze do mnie pisał, że bardzo, bardzo dziękuję za wszystko, także jest satysfakcja. Jest satysfakcja, wzruszenie. Kolejne emocje pewnie jeszcze też przed tobą, bo zostały dwie rodziny. Powiedz, dlaczego zostałaś wolontariuszką Szlachetnej Paczki? Ponieważ bardzo chciałam zrobić coś konkretnego, coś dla innych. Coś dobrego dla innych. Czułam taką potrzebę. Kiedyś byłam wolontariuszką, będąc w liceum i w takiej świetlicy środowiskowej. Od tego czasu nic takiego nie robiłam i poczułam w sercu gdzieś potrzebę, żeby znowu wrócić do takiego tematu. Będzie kontynuacja? Myślę, że tak. Jak najbardziej. Wolontariuszem Szlachetnej Paczki zostałeś po raz pierwszy, skąd decyzja? Jestem 18-letnim chłopakiem, uznałem, że czemu nie spróbować. Próbowałem też innych wolontariatów w innych organizacjach, ale ta okazała się naprawdę super i uważam, że mam nadzieję, że na długie lata zostanę tutaj. Pierwszy etap to szkolenie, najpierw zgłoszenie się, a później szkolenie. Jak ono wyglądało? Oczywiście mieliśmy przemiłą rozmowę z panem od szkoleń. Rozmawiała się bardzo miło, nauczyliśmy się przede wszystkim bardzo dużo praktycznych rzeczy, idee oczywiście mądrej pomocy i tak dalej. Spędziliśmy długie godziny na rozmowie, myślę, że to było bardzo miłe doświadczenie. Później przydział rodzin, konkretnych rodzin, które musiałeś odwiedzić. Jak wyglądały te rozmowy? Czy one były dla ciebie stresujące, trudne? W zasadzie rodziny były na tyle miłe i na tyle domowo się czułem w ich towarzystwie. Udało mi się trafić na super rodziny, które naprawdę rzeczywiście potrzebowały pomocy i były skore, żeby same sobie pomóc, żeby były zmotywowane do działania. Także praca to była naprawdę przyjemność i myślę, że naprawdę miałem dużego farta w tym roku. To powiedz o tych rodzinach. Ile masz tych rodzin pod opieką? Na ten moment mam niestety tylko jedną rodzinę. Niestety jedna z nich nie udało się z nią skontaktować, a z tą jedną, którą się skontaktowałem, jest to mama dwójki dzieci, samotnie mieszkająca w Polsce, która uciekała przed wydarzeniami z różnych innych krajów. Bardzo dobrze sobie radzi, ale oczywiście potrzebuje naszej pomocy i mam nadzieję, że będziemy mogli zmienić jej życie na dobre. No właśnie, co potrzebuje? Jakie najpilniejsze potrzeby? Przede wszystkim potrzebuję czasu dla siebie. Potrzebuję czasu dla siebie, żeby nie rzucać się tylko między pracą a dziećmi. Dzieci potrzebują też, myślę, że jakichś takich podstawowych produktów, typu zabawki, typu inne rzeczy, żeby nie nudzić się po prostu w domu. Na szczęście starszy syn jest bardzo opiekuńczy i zajmuje się młodszą siostrą, ale oczywiście mogłoby być o wiele lepiej. Są bardzo usatysfakcjonowani tym, co mają, ale są, myślę, też bardzo wdzięczni za to, że im będziemy pomagać. Czy tej pani łatwo było mówić o swojej sytuacji finansowej, materialnej, w jakiej się znalazła? Niestety był to trudny temat.
nie chciała powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje. Ciężko było wyciągnąć z niej, że rzeczywiście jest potrzebująca, bardzo ukrywała to. Na zasadzie po prostu czuła się silną kobietą, którą oczywiście jest, ale czuła się na tyle silna, że nie potrzebuje tej pomocy z zewnątrz, ale na szczęście udało się uświadomić, że jednak ta pomoc może być potrzebna i może nic jej to nie ująć. Czy szybko znalazł się darczyńca? Bardzo szybko. W ogóle darczyńca nie jest z Polski, to też jest super informacja. Na szczęście udało się telefonicznie wszystko załatwić, ale darczyńca zgłosił się chyba 2 dni czy 3 po ogłoszeniu rodziny na stronie. Był bardzo miły kontakt z darczyńcą, non stop na telefonie. Naprawdę zapoznałem się z darczyńcą tak naprawdę jak ze znajomym, także bardzo też dziękuję za ten kontakt. Możemy coś powiedzieć więcej o tej osobie? To jest Polak, Polka? Tak. Z jakiego kraju? Tak, tak. Jest to Polka z Luksemburgu. Na szczęście ma tutaj rodzinę w Polsce, która po kontakcie tutaj przywiezie nam paczki, ale sam kontakt przebiegał, no tak jak mówię, myślę, że 15-30 minut dziennie praktycznie od tego momentu spędzaliśmy na telefonie. Bardzo miło się rozmawiało z panią, naprawdę była bardzo zmotywowana do działania. Chce zrobić, oddać wszystko tak naprawdę rodzinie potrzebującej, także naprawdę też mam farta z darczyńcami do tej pory. To kiedy paczki dotrą do tej pani? Do tej pani myślę, że za około 4-5 godzin. Tak, dzisiaj jest taki plan, żeby przywieźć dzisiaj. Mam nadzieję, że na pewno damy jej uśmiech i pełną radość w domu, także tylko czekam już niecierpliwością na ten moment. Jeszcze na koniec zapytam cię, jak oceniasz tę akcję? To jest u nas w Pabieńcach 13 finał, czyli troszkę już tych wydarzeń było. Jak ty oceniasz tę akcję, tę pomoc? Przede wszystkim ja nie jestem z Pawianic, udało mi się przyjechać tutaj z Lutomierska, ale tutaj widziałem, że jest potrzebna też kolejny wolontariusz, także przyjechałem tutaj. Myślę, że poznałem wielu ludzi z Pawianic, tutaj nie przebywam często, więc jest to jakiś super kontakt. Oczywiście akcja jest niewyobrażalnie praktyczna taka i potrzebna przede wszystkim, także myślę, że jest 10 na 10. Podawać te prezenty. Co jeszcze? Ja ich zakryję, żeby nie widać, jak się pocą. Prezes i tam zostaje. O, i prezes zostanie tam na. Tak się dzieje, bo naprawdę zostaje. No tamto, zostań tam! Zostań! Masz, ale załóż głowę! Tak musimy rozpakować, chodź. A potem już dasz powrót. Dobra, to jest. Dobrze. A oni czekają tu i jadą mi ze stronę. Po raz kolejny zespół szkół numer 2 udostępnił wam pomieszczenia, czyli to tutaj darczyńcy zwożą wszystkie prezenty, paczki, czyli do tak zwanego magazynu Świętego Mikołaja. Tak, co roku zespół szkół numer 2, co roku przecudowna pani dyrektor. Jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy w ogóle tutaj być, bo naprawdę współpraca jest... super, co by tutaj dużo mówić. Dobrze nam się układa, pani dyrektor jest zadowolona, my jesteśmy też zadowoleni, mam nadzieję. Także, no i miejsce jest wszystkim znane. Darczyńcy mają tutaj parking, strażacy wiedzą, jak tu już się poruszać potem, także
właśnie, ale nie tylko zespół szkół numer 2 jest partnerem w organizacji całej Szlachetnej Paczki w Pabieńce. Tak, mamy też wielu partnerów, którzy fundują nam posiłki. W tym roku również, mogę wymienić w sumie, z Zielona Górka, która co roku nam robi przepyszny żurek. W tym roku Frida robi nam zupkę też dzisiaj. Pamso Pabianice, mamy krokiety od nich. Catering Palce Lizać, śniadania. Kurczę, nie wiem, czy wszystkich spamiętam, bo jest naprawdę tego dużo, ale... Ale gdyby nie ich oceniona pomoc, to... Tak, tak. Gdyby nie wszyscy ludzie, którzy chcą nam pomóc, to myślę, że sami nie dalibyśmy rady. Bo to jest naprawdę, naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Naprawdę tyle rodzin, tyle wydarzeń w jeden weekend. To jest, jak dla takiej garstki ludzi jak my, to jest bardzo dużo pracy. Pierwszy dzień weekendu, jutro finał, będzie tort zapewne, podziękowania wolontariuszom, cała świąteczna, szlachetna otoczka. A gdybyś już miała dzisiaj podsumować tę 13. edycję? Oj, gdybym miała dzisiaj to podsumować, stwierdziłabym, że to jednak było warto. Naprawdę, co roku bardzo się stresuję przed tym całym finałem, weekendem cudów, ale co roku po weekendzie mówię, kurczę, warto było, naprawdę. Ta radość tych rodzin, te wszystkie paczki, te emocje, ta energia, która nam towarzyszy przez cały weekend, to jest coś, co ładuje akumulatory na cały rok. Mimo zmęczenia i mimo tego, że rzadko w grudniu pewnie jesteście w domu, bo ten czas poświęcacie na... właśnie na wizyty jeszcze właśnie, albo już nawet nie, ale na całą organizację Szlachetnej Paczki. Tak, mamy cały grudzień jeszcze. Właściwie z rodzinami jeszcze współpracujemy do kwietnia, bo w kwietniu kończy nam się tak zwana umowa wolontarystyczna i do kwietnia mamy z tymi rodzinami kontakt, współpracujemy z nimi, rozmawiamy, spotykamy się, patrzymy jak przebiega ich cały ten proces, że tak powiem, doskonalenia się, można tak powiedzieć, wyciągania tej swojej wewnętrznej motywacji z nich. Jak już wspomniałaś, to ja zapytam, czy są efekty? Są efekty, naprawdę. Są efekty, ludzie wychodzą z trudnych sytuacji, po czym kontaktują się z nami, są nam mega wdzięczni za okazaną pomoc. Właściwie nie nam, bo my jesteśmy tylko pośrednikami, a to darczyńca robi tutaj główną robotę. Także są efekty, ludzie się starają, widzą, że pokładamy w nich nadzieję, także oni też chcą dać coś od siebie i właśnie dają te rezultaty tej pracy. Na pabienicką edycję akcji Szlachetna Paczka zaangażowało się 14 wolontariuszy. Osób wielkiego serca, które pomogły 28 rodzinom, było łącznie 2319. Przygotowały one 482 paczki za 172 423 zł. Największa ilość paczek, jaka trafiła do jednej rodziny, to 35 sztuk. Natomiast paczkę o największej wartości oszacowano na 30 tysięcy złotych. Liderka i wolontariusze 13. edycji Szlachetnej Paczki w Pabieńcach serdecznie dziękują wszystkim wspomagającym akcję, a byli wśród nich...
Drużynę Super W tworzyli nowi wolontariusze Hanna Wyszyńska, Katarzyna Guzicka i Patryk Wilk oraz weterani Anna Kurkowska, Ewa Kolasa, Iga Śmiechowicz, Klaudia Krajda, Andrzej Pęczkowski, Katarzyna Kowalczyk, Katarzyna Raszewska, Ola Głaszcz, Renata Pietrzak, Paulina Magnuska oraz liderka Natalia Malinowska.